Cześć, z tej strony Emilia i witam Was w kolejnym filmie na kanale Black Kitchen. Mam dzisiaj dla Was przepyszne drożdżowe ciasto z rabarbarem, z kruszonką, oblane lukrem. Przepis na to ciasto to jest mój uniwersalny przepis na ciasto drożdżowe pod owoce. Zapraszam serdecznie. To ciasto drożdżowe, które będziemy dzisiaj robić, to jest mój taki podstawowy przepis na ciasto drożdżowe, którego używam do wypieków z owocami. Dzisiaj będziemy robić akurat ciasto z rabarbarem, ale równie dobrze będzie ono się komponowało ze śliwkami, z wiśniami, z truskawkami, z czym wolicie. I do przygotowania tego podstawowego ciasta drożdżowego potrzebujemy 400 g mąki pszennej, 200 g cukru, 25 g świeżych drożdży, 150 ml śmietanki, 50 ml ciepłego mleka, do tego 50 g już roztopionego masła, 2 jajka, szczypta soli. I te proporcje, które Wam podaję, są na okrągłą tortownicę o średnicy około 23-24 cm. Jeżeli chcielibyście wykonać to ciasto w takiej klasycznej prostokątnej blasze, to myślę, że półtorej porcji tych proporcji, które dzisiaj ja przygotowuję. I całość zaczniemy od zrobienia zaczynu drożdżowego i do tego zaczynu drożdżowego użyjemy ciepłego, takiego letniego mleka, nie za gorącego. Dodamy łyżkę cukru. I drożdż. Trochę je można wkruszyć, rozdrobnić w palcach. To wszystko mieszam. Dodaję dosłownie garść mąki, taką nawet małą. I jeszcze mieszam. I tak przygotowany zaczyn odstawiam na około 10 minut w ciepłe miejsce. Po 10 minutach, kiedy nasze drożdże są już wyrośnięte i zrobiła się z nich taka pianka, zaczynamy przygotowywać to właściwe ciasto. Wsypujemy mąkę. Do mąki dodajemy dosłownie szczyptę soli i cukier. I teraz tutaj sobie łączę i dodaję drożdże. Dodaję również maślankę i nie masło, i jajka, masło później. I zaczynam zagniatać. Kiedy składniki się połączą, dodaję masło. I wyrabiam. W trakcie wyrabiania czujcie plastykę tego ciasta pod rękami. W zależności od tego, jaką macie mąkę, jak bardzo chłonną, może okazać się w trakcie, że ciasto wymaga jeszcze 2-3 łyżek podsypania. Natomiast ono po wyrobieniu nie może być bardzo twarde, bo takie twarde ciasto, ono później będzie ciężkie, nie będzie puchate po upieczeniu. I takie wyrobione ciasto ja sobie opruszyłam mąką i zostawiam je teraz na około 30 minut do wyrośnięcia. Ono jest takie leiste, trochę mi się przelewa przez palce i takie powinno być. Dzięki temu, tak jak mówiłam, będzie bardzo delikatne po upieczeniu. Po upływie 30 minut ciasto zwiększyło już swoją objętość. Ja je teraz przekładam do tortownicy. Tortownicę mam wyłożoną od spodu papierem do pieczenia. No i delikatnie je rozciągam. Tak, żeby wypełnić całą tortownicę. Ono nie musi być bardzo regularne. I tak na wierzchu będą jeszcze i kruszonka, i rabarbar. Ciasto mam już w foremce. Na chwilę odstawiam i w tym czasie będę kroiła rabarbar. Myślę, że nie wszystkie te łodygi użyję.
Ale po kolei odkrawam tą wyschniętą część. Myślę, że tyle będzie wystarczająco. I tak mamy go tutaj całkiem sporo na wierzchu. W międzyczasie nastawiam piekarnik, grzanie góra-dół i 180 stopni. A my teraz przygotujemy kruszonkę. I do kruszonki będę potrzebowała około 50 g masła rozpuszczonego. Do tego mam tutaj około 5 łyżek mąki. I jedną łyżkę cukru. I to wszystko wyrabiam w palcach do uzyskania konsystencji mokrego piasku. I tak przygotowaną kruszonką posypuję ciasto. W palcach ją formuję w takie mniejsze, większe grudki. I gotowe. Tak przygotowane ciasto wstawiam teraz do rozgrzanego piekarnika na około 30-35 minut. Minęło już ponad 30 minut, nasze ciasto jest upieczone. Bardzo ładnie wyrosło, teraz zostawię je na chwilę, aby ostygło. Przełożę je sobie na paterę i poleję lukrem. A lukier przygotuję z około 3 łyżek cukru pudru i 1 łyżeczki wody. I ciasto gotowe. Pachnie bardzo intensywnie i bardzo przyjemnie rabarbarem i maślaną kruszonką. Ja rabarbar uwielbiam i uwielbiam go zarówno w takich drożdżowych wypiekach, jak i w postaci kompotu. Dajcie znać w komentarzach, jak jest u Was z rabarbarem, czy lubicie rabarbar. Jeżeli filmik Wam się podobał, jeżeli przepis Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia!